Zadzwonię do mamy i powiem jej, że jest zwykłą. Nigdzie nie będziesz dzwonić. Nie działajmy pochopnie. Ale dłużej nie wytrzymam. Nie zniosę tych kłamstw matki. Jest bezczelna. Zadzwonię i powiem, co o niej myślę. Z tej strony Chuy, a z tamtej? Cześć. Co słychać, Patty? Kto jest u ciebie? Jestem sam. Nie wierzę. Mówię prawdę. Nieważne. Chcecie zaprosić na imprezę. Jeśli u ciebie, to twój ojciec wścieknie się na mój widok. Nie, u mojej koleżanki. Jest bardzo ładna. Może ci się spodoba. To niemożliwe. Dlaczego? Bo ty mi się podobasz. I to bardzo. Później do ciebie zadzwonię. I co ci powiedział ten złodziejaszek? Nie chcesz pojeździć? Jest taki piękny dzień. Na nic nie mam ochoty. Jestem smutna. Wypadek Daniela był straszny. On nie zasłużył na taką śmierć. Przyjechałaś tu zapomnieć i pooddychać świeżym powietrzem. Nie potrafię zapomnieć. Ciągle wraca do mnie ta chwila, gdy mi powiedziano, że Daniel nie żyje. Wciąż wracają obrazy płonącego samochodu. Nie rozpoznałaś zwłok? Nie. Byłyśmy w kostnicy. Ciało było zupełnie spalone. To straszne. Daniel był dobry, mimo kłopotów, jakie z nim miałam. Był alkoholikiem. Dziwne, że Patty nie chciała zjeść z nami. Mówiłam ci, że jest wobec mnie niegrzeczna. Na pewno denerwuje się egzaminami. Słuchaj, jutro mam kolację w interesach. Pójdziesz ze mną. Wiesz, jak tego nie lubię. Zwłaszcza spotkań z klientami. Będą Matilde, Elias i wuj Guillermo. Nie chcę być sam. Wuj będzie sam. Będzie ci towarzyszył. A kogo będę całował? Wuja? Musi mi towarzyszyć najpiękniejsza dziewczyna w Acapulco i okolica. No dobrze, przekonałeś mnie. Świetnie. Pójdę z tobą. Założysz jutro ten naszyjnik z brylantów, który dałem ci na 5. rocznicę. Będziesz pięknie wyglądać. Do jutra, kochanie. Pomóż mi. Ale leniuch z ciebie. Nie mogę uwierzyć, że już się przenosimy. Po co zabierasz te stare łachy? Oddaj żebraczkom z osiedla. Kupimy sobie coś ładnego. Wydaliśmy za dużo pieniędzy na mieszkanie i lokal. Za chwilę skończy nam się forsa. Rób, co chcesz. Dowiedziałaś się, co robi Marina w naszym budynku? Wchodziła kilka razy. Z Balbiną albo z pastorą.
Widziałam nawet Albertę z jakąś młodą dziewczyną. W tym tkwi klucz do tajemnicy. Ja też tak myślę. Ustal, co się tam dzieje. Czuję, że dzięki Marynie zarobimy kupę forsy. Tak się cieszę, że przyszłaś. Mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Wiesz, że możesz na mnie liczyć. Dzień dobry. Dla mnie tylko owoce. Tak jest. Przygotowujecie się na wieczór? Tak, idziemy z Mariną do fryzjera. Ricardo mówił mi, że wieczorem włożysz naszyjnik od niego. Nie zapomnij pojechać do banku. To śliczny klejnot, prawda? Na pewno o nim nie zapomnę. Parzysz coraz lepszą kawę. Dziękuję. Coś jeszcze? Zadzwoń do klientów. Potwierdź zaproszenie na kolację. Idzie pan sam? Nie, z żoną. Uprzedź klientów. Dobrze. Coś jeszcze? Nie, na razie dziękuję. Czy to jest matka Patty? Śniadanie było pyszne. Widziałam tego chłopaka, ale przystojniak. To właśnie o nim ci mówiłem. Jest świetny. Cześć, Patty. Jestem Mayra, najlepsza przyjaciółka Patty. Miło mi. Zaprosiłaś go na imprezę do Sylwii? Tak. Będzie świetnie. Pójdziemy tańczyć, a potem popływamy. Co do tańca, to nie wiem, czy dam radę. A pływać nie umiem. Najchętniej zatańczyłbym z Patty. Idę z Brunem, a ty musisz zadowolić się Mayrą. Zadowolić? Jakbym była nikim. Nie chciałam tak powiedzieć. Idziesz z innym? Dlaczego nie ze mną? Jestem szczęśliwa. Wreszcie wynoszę się z tej nory. Masz szczęście. Umieram z zazdrości. Ten Ricardo Alarcón Morales odmienił ci życie. I nadal będzie to robił. Odkrywam coraz ciekawsze rzeczy. Co się stało? Mów. Pamiętasz przybłędę, która wchodziła do budynku? Tam, dokąd się przeprowadzam? Wykryłaś, co robi? Dozorca mi powiedział. Ona opłaca mieszkanie 16-letniego chłopaka. I co z tego? Jak to co? Głupia jesteś, czy co? Marina zdradza Ricarda z tym szczeniakiem. Kto by pomyślał, że zejdzie na złą drogę? Niektóre lubią młodych chłopców. Nie sądziłam, że ona do takich należy. Oszalała na punkcie tego chłopca. Zapewne Ricardo o niczym nie wie. Za te tajemnice da nam kupę szmalu. Proszę. Dziękuję. Marina już wróciła? Nie, proszę pani. Zawiadom mnie, gdy wróci. Jestem bardzo ciekawa, czy odebrała naszyjnik z banku. Tak, proszę pani. Chwileczkę. Nie myśl, że nie zauważyłam, że jesteś wspólniczką Mariny. To ty ją kryjesz we wszystkim, co robi.